Laluś nie był jakąś znaczącą postacią w czasie tej konspiracji, w czasie okupacji niemieckiej, czy też w tym pierwszym okresie po zakończeniu II wojny światowej. Był jednym z wielu. Tak naprawdę jego wyjątkowość zaczyna się wraz z tą długotrwałością jego ukrywania. Im dłużej się ukrywał, tym tych, że tak powiem, ostatnich leśnych było coraz mniej. On został jako ostatni, który był tropiony na terenie całego kraju. Wcześniej tych ukrywających się albo schwytano, albo po prostu zabito w walce. Dlatego też, nie będąc kimś wyjątkowym, jakąś wyjątkową postacią w tych latach, no powiedzmy 40. czy na początku lat 50., po prostu zachowało się, nawet można powiedzieć, nie tyle zachowało się, co zostało bardzo mało udokumentowanych śladów jego działalności. Naprawdę trzeba bardzo się postarać, żeby z tych szczątkowych dokumentów jak gdyby złożyć tą całą układankę w całości, ale z biegiem kolejnych lat, z odszukiwaniem kolejnych dokumentów, że tak powiem, nasza wiedza o tym człowieku jest coraz dokładniejsza i coraz pełniejsza. Oczywiście postać Lalusia jest owiana taką mgłą tajemnicy, szczególnie jeśli chodzi o okoliczności jego śmierci. Wynikało to przede wszystkim z tego, że wszelkie dokumenty, które jak gdyby skrywały tą całą tajemnicę, były przez wiele lat niedostępne i zdeponowane, na początkowo przechowywane przez służby bezpieczeństwa, a później po prostu niedostępne w archiwach Urzędu Ochrony Państwa. I dopiero w momencie, kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej, kiedy te wszystkie dokumenty zostały odtajnione, przekazane w depozyt IPN-u, była tak naprawdę możliwość dotarcia do tych dokumentów. Pełny dostęp do tych dokumentów pozwolił na to, że w 2005 roku udało mi się dotrzeć do teczki tajnego współpracownika o kryptonimie Michał, który był sprawcą zdrady i wydania Józefa Franczaka w ręce SB. Na pewno było bardzo daleką niedogodnością dla funkcjonariuszy SB, że mamy rok 1963, zbliża się, za rok mają być uroczyste obchody 20-lecia PRL-u, a tutaj niedaleko miasta wojewódzkiego dalej ukrywa się człowiek, który jest nieuchwytny. Oczywiście nie jesteśmy w stanie oszacować liczby osób, które zajmowały się jego tropieniem. Nawet nie będę tego próbował. To były kolejne nazwiska oficerów operacyjnych, którzy go tropili. To byli żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy w latach 50. brali udział w obławach, które miały doprowadzić do jego schwytania. Natomiast no, było to bardzo trudne, jak się okazało, dla funkcjonariuszy bezpieki, no, z kilku powodów. Laluś miał pewien talent, który go jak gdyby predysponował do tego, żeby tak długo trwać. Był bystrym, inteligentnym człowiekiem, który w pewien sposób rozpoznał metody działania bezpieki. Na podstawie rozmów z osobami, które były wzywane na przesłuchania, osób, które były pozyskane już do współpracy przez Służbę Bezpieczeństwa, a mimo to, mimo groźby tego, że pójdą do więzienia, po prostu wyjawiały ten fakt przed Lalusiem, mówiąc mu o tym, o co byli pytani. Na podstawie tego Laluś po prostu wiedział, jaki jest no, pewien stan wiedzy funkcjonariuszy bezpieki na jego temat, gdzie mogą go szukać, o jakich jego współpracownikach wiedzą. To również powodowało, że no, że tak długo trwał, było też spowodowane tym, że po prostu stworzył sobie pewną z tych swoich współpracowników, stworzył sobie pewną dobrze funkcjonującą taką sieć wywiadowczo-ostrzegawczą, czyli on wiedział od swoich współpracowników o tym, gdzie pojawiają się funkcjonariusze bezpieki, gdzie pojawiają się pododdziały wojska, co po prostu dzieje się w terenie. Kto na przykład jest wzywany na pobliskie posterunki, a to było od razu dla Lalusia oczywiste, że ta osoba jak gdyby traci w jego oczach pełnię zaufania, prawda? On też jak
wynika z dokumentów SB, roztaczał w pewien sposób taki nimb, że ma znajomości w prokuraturze, że ma znajomości w UB. Jeżeli ktoś postanowi go zdradzić, to on się o tym wcześniej czy później dowie. I to też przynosiło pożądane przez niego efekty, bo to po prostu jest w dokumentach SB, gdzie SB-cy mają tego świadomość, że ludzie nie chcą podejmować z nimi współpracy, że boją się współpracy z SB, obawiając się właśnie konsekwencji ze strony Lausia. No było to swego rodzaju zastraszanie, ale zastraszanie bardzo, bardzo skuteczne, które po prostu pozwalało mu się ukrywać. Był bardzo dobrym konspiratorem. On zawsze jak wychodził na tą swoją marszrutę, czyli zmieniał kwatery, zawsze temu, od którego wychodził, mówił, że idzie w odwrotnym kierunku niż było w rzeczywistości. Także w pewien sposób też jak gdyby zabezpieczał sobie tyły, odcinał pewną nić, która łączyła go z tą ostatnią kwaterą i był pewien, że ten człowiek nie, nawet gdy zostanie schwytany, poddany przesłuchaniom, to powie tak, jak on mu to przekazał i ubecy nie trafią na niego, na jego ślad. Także te wszystkie czynniki spowodowały, że on tak długo potrafił trwać. No my byliśmy bardzo prześladowane przez tych ubowców, rozumiesz, co różne nachodziły w nocy, w dzień przyszedł taki elegancki, tak to podobnie, że jakiś to był sędzia, czy jakiś, czy prokurator, bo to tak ubrany elegancko, taki starszy pan, nie tego, nie duży taki, i przychodzi brama taka i on chce z panem Franczakiem rozmawiać, a im jeszcze ktoś był na podwórzu tam. A mówię, a co pan chce od Franczaka? Co pan tu ma? Mówię do pana Franczaka. Jak mnie nerwy jakoś w ten czas wzięły, mówię, ja was, mówię, tu przegonię. Że mówię, nikt nie będzie przychodził. Ja mówię, jak wezmę mietły, jak mówię, ja cię wyprowadzę stąd, ty byku, ty, mówię, ty. Ty, oj, jak go spluziłam, a on cicho i wykręcił się i tak prędciutko uciekł, że nie, i cicho, żeby się nie drzeć, a ja się darłam, ty byku, mówię, ty, pasożycie, ty się, mówię, nażresz, byku, chodzisz, mówię, szukasz czegoś dalej, mówię, co tu szukasz u nas, co tu szukasz? Przyszła mamusia i mówi, że Józiek jest i mówił, żebyś przyszła, bo coś ma ważnego do tego. A ja mówię, ja nie pójdę, no przecież tak nie polecę, że poleciałam nie wiadomo po co nad Wiśń do tego. I ja mówię, jak chce przyjść, to on przyjdzie, ale nie sam, tylko niech przyjdzie ze Zbyszkiem, bo mówi, że żebyśmy się spotkali. Znaczy gdzieś tak, bo to była szarówka, tak? I żeby nikt go tu nie widział, żeby tego. Ale mówię ze Zbychem, bratem z tym. No i przyszedł. Jakoś to tak było, że Bolek poszedł i w piłkę grały koło Markiewicza tam, rozumiesz? Że nie wiedział ten Bolek, że gdzie ja się podziałam wieczór i Zbycha tego nie widział. I myśmy poszli w pole. Tak w drogo naszą w pole. I on mi w ten czas, wiesz co on mi powiedział? Przyszedł pytać się mnie, że on chce zastrzelić Bolka, męża mojego. Bo on za dużo wie, bo on dużo wiedział, gdzie kto, bo on go wszędzie tam oprowadzał. Wszędzie go tam wtryniał, no. I on go zabije. A ja tak mówię, a czyś ty zwariował? To ja bym, mówię, wydawała wyrok na męża. Jaki jest, to jest, no był trochę taki, nie taki, ale mówię, to przecież dzieci są, coś ci się umyślę. A nigdy w życiu, mówię, ja ci nie pozwolę na to, ja nie chcę. Ja bym, mówię, tego nie przeżyła do śmierci. Przecież on ma dzieci. On po to przyszedł pytać się mnie, czy to mądre. Był to w pewnym sensie zwykły
człowiek, oczywiście obdarzony pewnymi cechami, jakimi nie wszyscy są obdarzeni. Na pewno miał zimną krew, na pewno bardzo szybko potrafił podejmować decyzje i w wielu przypadkach to widać, że dzięki takim szybkim decyzjom udaje mu się wyrwać z matni. Na przykład w grudniu 1948 roku on razem z tym swoim podkomendnym był w sklepie w Wygnanowicach i całkowitym przypadkiem natknęła się na nich grupa operacyjna funkcjonariuszy UB z Krasnego Stawu. Mimo tego, że tak naprawdę ta sytuacja była beznadziejna, oni obaj uciekli. Mimo tego, że Laluś dostał postrzał w brzuch, bardzo szybko dotarł na jakąś inną kwaterę, gdzie przebrano go w strój kobiecy i po prostu w stroju kobiecym wywieziono z tej wioski. Dotarł do lekarza, który go opatrzył i po kilku miesiącach wrócił po prostu do pełnej sprawności. Czyli była szybka decyzja i była po prostu pomysłowość, jak z tej matni się wyrwać. Na pewno nie każdy z nas tak zimno potrafiłby myśleć i być takim opanowanym, żeby z wielu z takich sytuacji, jak on wychodzi, po prostu wyjść cało. Ale oczywiście był zwykłym człowiekiem ze wszystkimi swoimi wadami, przywarami i to był człowiek z krwi i kości, tak jak mieszkańcy tamtych okolicznych wiosek.